Coraz więcej osób pyta mnie, jakie haczyki do Chaudhryga wybrać. Haczyk do Chaudhryga przede wszystkim powinien charakteryzować się oczkiem wygiętym nie do środka, nie do grota haczyka, tylko w przeciwną stronę. Zazwyczaj jest to około kąt wygięcia około 30 stopni. Jeżeli chodzi o rodzaje haczyków do Chaudhryga, jakie mamy w ofercie, są to trzy modele. Pierwszy i najbardziej tradycyjny haczyk do Chaudhryga to zwykły hak Chaudhry. Występuje u nas w rozmiarze 2, 4, 6 oraz 8. Jest to najprostszy i najczęściej stosowany wśród karpiarzy haczyk do Chaudhryga. Charakteryzuje się właśnie tak, jak mówiłem, że oczko nie jest odgięte do środka, jak w zwykłych haczykach karpiowych, tylko jest wygięte lekko w przeciwną stronę. Kolejny rodzaj haczyków do Chaudhryga, jaki mamy w ofercie, to są haczyki Wide Gape Chaudhry. Występują u nas w firmie w czterech rozmiarach. W rozmiarze 2, 4, 6 oraz 8. Jest to dokładnie taki sam haczyk jak nasze klasyczne haczyki Wide Gape, tylko właśnie tutaj oczko haczyka mają odgięte w przeciwną stronę, tak jak każdy haczyk do Chaudhryga. Oczko odgięte jest nie w lewą stronę, czyli w tym przypadku do grota haczyka, do ostrza, tylko w przeciwną stronę. Tak, to właśnie to cechuje tradycyjny haczyk do Chaudhryga, że oczko odgięte jest w przeciwną stronę. Trzeci i ostatni rodzaj haczyków do Chaudhryga, jakie mamy w ofercie, to Crank Chaudhry. Haczyki z bardzo szerokim łukiem nadają się fajnie do pływającej kukurydzy. Bardzo uwielbiam te haki podczas połowu amurów, ponieważ tutaj grot jest, znaczy łuk kolankowy jest bardzo szeroki i bardzo fajnie pasują te haczyki do sztucznie pływającej właśnie kukurydzy. No i oczko haczyka odgięte w przeciwną stronę do grota.